Jak zwykle na przełomie roku dokonujemy podsumowań minionych 12 miesięcy. Oczywiście za sprawą sportowców, przedstawicieli Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord. Tylko w skali 2021 roku, panie prezesie. Tylko w rozgrywkach ligowych nasi futsalowcy nie mieli sobie równych, co potwierdził piąty z rzędu tytuł mistrzowski. Ale już w Pucharze Polski, w Superpucharze, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów, sukcesów niestety nie odnotowaliśmy. No, trudno się z tym nie zgodzić. Przede wszystkim cieszy nas jednak to, co zdobyliśmy. Obroniliśmy naszą pozycję jako najlepszej drużyny w Polsce, zdobywając tytuł Mistrzów Polski. W ubiegłym już sezonie, w obecnym, no jesteśmy liderem, a na początku wyglądało, że niekoniecznie tak dobrze będzie. Więc mistrzostwo najbardziej nas cieszy. Mamy coraz groźniejszych rywali. W związku z powyższym zdobycie dubletu, czyli i Mistrzostwa Polski, i Pucharu, no to już jest naprawdę spore wyzwanie. I w tym sezonie, w tym ubiegłym, jak również poprzednim, faktycznie to nam się nie udało. W tym sezonie nie zdobyliśmy również Superpucharu Polski. Muszę powiedzieć, że to za każdym razem, gdy nie zwyciężaliśmy, co faktycznie rzadko nam się zdarza, no to po bardzo emocjonujących bojach takie coś się wydarzało. Prezesie, nieco futurystyczny wątek, choć podsumowujemy rok 2021, wybiegnijmy nieco w przyszłość. Rekord, jak pan wspomniał, po pierwszej rundzie sezonu w Stadskor Futsal Ekstraklasie jest na pozycji lidera. Zespołem po personalnej przebudowie zapowiada się wyjątkowo ciekawa, frapująca runda rewanżowa. Dystans, przewaga nad konkurencją nie jest zbyt duża. Tak, to są tylko 4 punkty przewagi. Głównie nasi rywale to Piast Gliwice, Konstra Glubawa. Z tymi dwoma zespołami wygraliśmy w naszej hali. Natomiast czekają nas mecze rewanżowe na wyjeździe. Natomiast z drużyną z Komprachcic, a w zasadzie z Opola, to przypomnę, przegraliśmy 3-2. Na pewno ostrzymy sobie zęby na rewanż. Trzeba powiedzieć, to statystycy tak to zauważyli, że rekord w tej rundzie stracił po wielu miesiącach po raz pierwszy punkty w własnej hali. Faktycznie w hali w Cygańskim Lesie, tutaj w Bielsku-Białej, niezwykle rzadko tracimy punkty. Na wyjazdach to nam się zdarza. Straciliśmy punkty w meczu z drużyną z Leszna. Dosłownie w ostatniej akcji meczu zremisowaliśmy 3-3. I to wtedy było policzone, że 44 mecze bez straty punktu. W tej chwili trzeba powiedzieć, że dalej jesteśmy drużyną, która nie została pokonana od wielu meczy. Już w tej chwili będzie blisko 50 takich spotkań. Każda seria się kiedyś kończy, oby jak najdłużej ta pozytywna seria w naszym wykonaniu trwała. Oby nie w nadchodzącym 2022 roku. Jeśli pan prezes pozwoli, przejdźmy teraz na Zieloną Murawę. Nasi trzecioligowcy, jak ich ocenić, jak skategoryzować, zaszufladkować, bo miejsce w lidze jest powszechnie znane, dystans do lidera również. Tymczasem Biało-Zieloni zwyciężyli w rozgrywkach pucharowych na Śląsku. Mają za sobą start na szczeblu centralnym. Kolejne zwycięstwo w lokalnych rozgrywkach pucharowych w podokręgu Bielsko-Biała. W lidze przeplatają zachwycające momenty ze słabszymi. Ale tych zachwycających, może oczywiście w określonej tam skali, jest więcej niż tych słabych. Tak by można powiedzieć. Nie chciałbym, żeby ta końcówka, w której przegraliśmy dwa spotkania tutaj w Cygańskim Lesie, zaciemniła ponadprzeciętny dobry obraz drużyny i z punktu widzenia tego, jakie wyniki osiągała, ale również z tego, jak drużyna grała. Faktycznie pod batutą trenera Dariusza Mrózka wygląda to ciekawie, dobrze. Drużyna no, ma pomysł na grę. Zaczęliśmy wygrywać z zespołami, z którymi przez lata nam nie szło. Myślę tutaj przede wszystkim o Ślęzie Wrocław, o drużynie Pniówka Pawłowice, jak również takim świeżym już rywalu, czyli drużynie Goczałkowic. Te wszystkie zespoły byliśmy w stanie pokonać,
A zawsze ta poprzeczka była tak wysoko, że mieliśmy z tym kłopot. Natomiast to, co zwykle nam łatwiej przychodziło, czyli wygrywanie z rezerwami ekstraklasowych zespołów, w tym sezonie wyjątkowo nam nie szło. I to u nas. To był taki wyjątek potwierdzający regułę, że było faktycznie dobrze. To, o czym była tutaj mowa i mówiłeś o tym, że w sumie zdobyliśmy w jednym roku aż 3 puchary. 2 pod okręgu, 1 na poziomie okręgu, czyli Śląskiego Związku Piłki Nożnej. To fajna sprawa, bo mogliśmy zagrać też na szczeblu ogólnopolskim. Niestety ta przygoda trwała za krótko, bo tylko był jeden mecz. Czy będzie próba ataku na najwyższe lokaty wiosną, czy może odłożymy nadzieję na kolejny sezon? Ja powiem tak, że do tej próby musimy być przygotowani. Uważam, że drużyna gra fajną piłkę, warto przychodzić na mecze rekordu, na mecze piłkarskie rekordu i powalczymy o awans. Natomiast awansowanie w tej konkretnej trzeciej lidze jest niezwykle trudne. Zawsze spotykamy się z uznanymi markami. W tej chwili przypomnę, do głównych faworytów chociażby należy drużyna dwukrotnego mistrza Polski, czyli Polonii Bytom. Trzeba pamiętać o Śledze Wrocław, o liderze z Goczałkowic i o rezerwach, czy to z Lubina, czy to z Legnicy. No, mamy godnych rywali, ale trzeba pamiętać również, że w poprzednich latach drużyny, które awansowały z tej trzeciej ligi, czyli zespół z Jastrzębia, następnie Odra Opole, myślę, że tak będzie podobnie z Ruchem Chorzów, z Polkowicami, to tylko przez jeden sezon, czy Skra Częstochowa, tylko przez jeden sezon grały w drugiej lidze i od razu awansowały do pierwszej ligi. To pokazuje, jaką trzeba mieć ekipę, jaką drużynę, aby móc myśleć o zwycięstwie w tej lidze. I tyle w pierwszej części podsumowania 2021 roku rekordzistów. Na drugą zapraszamy już jutro.